Cześć, w dzisiejszym filmie zrobimy sobie test podkładu NAM. Jest to nowa marka, podmarka z Vibo. Pierwsze wrażenie dotyczące tego podkładu już Wam pokazywałam, link możecie znaleźć tutaj, powyżej, więc dzisiaj przechodzimy już do takiej pełnej recenzji po miesiącu stosowania. Zaczynamy od tego, jakie ma krycie. Standardowo nałożę sobie taką niecałą jedną pompkę i najpierw nałożę na jedną połowę twarzy. Tosiaczku, ale Ty mi tutaj nie psuj światła. Celowo nałożyłam nie całą pompkę, tylko tak plus minus połowę na połowę twarzy, bo można stopniować sobie efekt krycia tego podkładu, nakładając więcej produktu, ale wtedy łatwiej jest ociastkowanie. Natomiast jeżeli używam całej jednej pompki na całą twarz, no to zazwyczaj wtedy trzyma się ten podkład znacznie, znacznie lepiej i też chciałabym Wam pokazać dzisiaj właśnie, jak on się utrzymuje przy takiej standardowej ilości. W tym momencie tutaj mam podkład na tej połowie twarzy. Tutaj nie mam. Czy jest jakaś wielka różnica? To jest podkład, który ma krycie średnie, ale bardziej w stronę lekkiego. Dokładając więcej tego podkładu, mogę uzyskać takie średnie, fajne krycie, które jest satysfakcjonujące, ale jak wspomniałam wcześniej, jest wtedy większe ryzyko ciastkowania i to się zdarzało. Nałożę sobie teraz podkład na całą twarz, żebyście to mogły zobaczyć. I w ten sposób podkład prezentuje się na całej twarzy. Jeżeli chodzi o jego rozprowadzanie, jest bezproblemowe, nie mam żadnych zastrzeżeń do pracy z tym produktem, ładnie się rozprowadza, nie tworzy żadnych plam, smug, wszystko w porządku. Odcień uważam, że jest bardzo ładnie dopasowany do mojej karnacji i to jest 02N Naked. Oddalę Was jeszcze od siebie, żebyście mogły z dalsza zobaczyć, jak ten podkład prezentuje się właśnie do całej karnacji. I myślę, że to, co możecie już dobrze zobaczyć, ten podkład ma takie mokre wykończenie. On nie tworzy pełnego matu, natomiast dla mnie nie jest to jakiś duży problem, bo ta taka świetlista powłoka, ona się dobrze wchłania. Nie czuję też, żeby był na przykład tłusty, jakiś treściwy, żeby osiadał na skórze. Nie, on bardzo ładnie z cerą się związuje i w ten sposób przyjemnie, komfortowo mi się go nosi przez cały dzień. Idę, wykończę teraz makijaż i jeszcze do Was wrócę, żeby się Wam pokazać, ile zmienia dołożenie pudru w kontekście przede wszystkim tutaj krycia i matowienia. I wracam ze skończonym makijażem. To, co bardzo mi się podoba, po nałożeniu pudru używałam Vibo Mood, mojego ulubionego. Ta świetlista warstwa, którą dał podkład, sprawia, że ta twarz wygląda bardzo promiennie i bardzo ładnie. Ten efekt, który teraz mam, on mi się podoba. Być może w lampach studyjnych on jest bardzo mocny, spotęgowany tym, że mam blisko dużą ilość światła blisko mojej twarzy. Natomiast na co dzień do pracy ten efekt mi się jak najbardziej podoba, bo ta skóra nie wygląda tak sucho, pergaminowo, nie jest ściągnięta, absolutnie nic z tych rzeczy. W tym momencie jest godzina 11. Więc podtrzymam ten podkład cały dzień i wrócę do Was z pełnym podsumowaniem. I jeszcze podsumowanie kadr z bliska, żebyście mogły zobaczyć, jak ten podkład wygląda w kontekście skończenia całego makijażu. Nic nie powchodziło w pory, wszystko wygląda elegancko. Więc ten efekt mi się podoba, natomiast to, co widać, troszeczkę takie moje zaczerwienione policzki przebijają, są widoczne, no bo ten podkład nie charakteryzuje się jakimś mocnym, pełnym, takim kryciem z efektem teatralnym, że mogłabym tak powiedzieć. No, to widzimy się za kilka godzin. Okej, więc wracam do Was po 9 godzinach i tak prezentuje się twarz. Lekko jest mocniej połyskująca, ale poza tym wydaje mi się, że jest naprawdę bardzo w porządku. Przyjrzę się tak sobie bliżej. To, co jest bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o ten podkład, to on w ciągu dnia, kiedy zaczyna pracować ze skórą, zaczynają być widoczne takie drobinki. Nie są one mocne, nie są bardzo zauważalne, ale one na twarzy są. I one nie są zauważalne tuż na świeżo po nałożeniu. One są tak drobne, tak mało zauważalne, że sądzę, że kiedy ja się Wam przybliżę, to nie uda się tego pokazać. Natomiast zgłaszam, że takie coś jest. Ale w mojej opinii to ma taki całkiem uroczy efekt. Na początku zastanawiałam się, czy to nie jest kwestia, nie wiem, pudru, że coś w pudrze było i takiego połyskującego.
Ale nie, bo kiedy stosowałam sobie, wracałam do Felicei, do podkładu Felica, to tam nie było żadnych drobinek, pomimo tego, że używałam różne pudry, a każdy puder na tym podkładzie, no, dawał te drobinki, czyli to nie efekt stosowania pudru, tylko właśnie efekt tego podkładu. Poza tym, czy on się gdzieś pościerał, powchodził w jakieś zmarszczki? Nie, wygląda naprawdę przyzwoicie, chociaż to, o czym mówiłam Wam wcześniej, on nie jest podkładem, który jest mocno kryjący, więc wciąż widać strukturę mojej skóry, widać jak ona się prezentuje, widać takie lekkie zaczerwienienia. O, na pomadkę nie patrzmy, bo ja dzisiaj dużo nagrywałam filmu, więc pomadka już żyje własnym życiem. I stąd też mam inny kolor i stąd też brakuje mi już po prostu tchu, jeżeli chodzi o nagrywanie. Ale no, zobaczcie sobie z bliska, jak ten podkład się prezentuje. I tak on wygląda z bliska. No nie powala, bo te zaczerwienione policzki przebijają. Ale jeżeli chodzi o to, jak wygląda na skórze, no to nie ma nic niepokojącego, nic złego, nic brzydkiego. Jeżeli chodzi o trwałość, uważam, że w porządku, bo nic negatywnego tutaj nie widzę. Jeżeli chodzi o trwałość, nic negatywnego nie widzę. Zdarzało mi się go nosić nawet dłużej niż te 9 godzin i wszystko było w porządku. Kolor bardzo ładny. Poziom krycia, jak już możecie zauważyć, raczej taki lekki, średni w stronę lekkiego. Nie jest to pełne krycie. Z tego względu uważam, że może nie każda osoba go polubić. Uczucie komfortowe. Nie widzę czegoś takiego, żeby wysuszył mi skórę albo żeby obciążył, żeby mi się niedoskonałości po nim pojawiały. Nic z tych rzeczy. Jeżeli nakładam go więcej, czyli na przykład nakładam dwie pompki na całą twarz zamiast jednej, wtedy zaczyna ciastkować. I wtedy z tą trwałością jest już gorzej. I wtedy nie radzi sobie nawet z maseczkami na twarzy, tylko właśnie wtedy widać, gdzie maseczka dotykała skóry, bo tam schodzi. Przy takiej niewielkiej ilości albo nie schodzi, jest bardziej trwały, albo po prostu przez to, że to krycie nie jest pełne, no to też tego schodzenia nie widać aż tak bardzo. Czy ja osobiście po ten kosmetyk będę sięgać? Obawiam się, że nie. On kosztuje 50 zł, więc jest to taka sama cena jak podkładu Felicea. Felicea jednak ma krycie znacznie mocniejsze, więc u mnie wciąż Felicea wygrywa. Natomiast jeżeli chodzi o ten podkład, uważam, że jest to ciekawa alternatywa rossmanowska w opozycji do Hebe, które między innymi ma Felicea. Szkoda tylko, że jest to jeden rodzaj znam podkładu, który ma ładny skład i z tego co kojarzę, to jest chyba wersja limitowana, więc bardzo bym chciała, żeby Rossmann jednak, no może postarał się wypuszczać trochę więcej tych podkładów, chociaż w Rossmanie i tak da się znaleźć podkłady o ładnym składzie, bo mamy AA z tej serii taka matująca i ona z konopią, jeżeli dobrze pamiętam, nie jestem w tym momencie pewna, ale wiem, że jest, z Liren Natura, z Soraya Plante, więc w sumie w Rossmanie coś tam znajdziemy. Niemniej jednak wciąż nie jest to coś, co zdetronizowałoby moją ukochaną Felicea. Jest to podkład o wykończeniu rozświetlającym. To jest, sądzę, ważna uwaga dla tych z Was, które szukają podkładu w jakiejś konkretnej formule, bo nie każdy lubi formuły rozświetlające. Jeżeli chodzi o podton, sądzę, że jest taki neutralny, nie jest ani wyraźnie żółty, ani wyraźnie różowy. Więc to już też kwestia, komu co odpowiada. Ale tu też pamiętajcie, ja mam 02. Być może różnią się numerki też kolorystyką. Nie tylko, że są ciemniejsze, jaśniejsze, tylko być może, nie wiem, bo tam, gdzie ja byłam w Rossmanie, nie było wszystkich testerów. Ja też tak brałam trochę na czuja, ale udało mi się nawet fajnie trafić z tym odcieniem. Jestem ciekawa, czy Wy miałyście ten podkład i jak spisał się on u Was. Dajcie mi koniecznie znać i widzimy się niebawem w kolejnym filmie. Cześć!